No? Szkło na śledzie, jest zamiast. Tak, ale oni tego pewnie nie zjedzą. Skąd dostałaś te oto cudo? Tam są dalej te punkty, które robiła. W czasie rozpakowywania właśnie zaczął się alarm. Chcę ciebie nagrać, prowadź. Prowadzę. No to opowiadaj, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Polwogradzie. Tu mieszkają ludzie z Awdziejewki. To jest miasto prawie zniszczone. Tam jest niczego już nie zostało, więc... Przy froncie tutaj... w Doniecku. Tak, więc ludzie tutaj teraz mieszkają. Daria, to też nie, zobacz. Tak, kochana też. Yeah, first two is Polish and Czech, and I hope you will rebuild another few, so next the American flag and the Baltic countries. Mm-hmm. I'll show you the viewers how it looks. Piwa, może przysyłać. Hello, can you say your name and what do you do here? I am Marina. I run huge and I hope nice shelter in Dnipro region, Shelter Friend. And thank you very much for coming to us. Thank you. Thank you for welcome welcome. To shelter. Can you, lead the way? By the way, we have rebuilt two kennels and I got an idea to paint the walls in colors of flags of the countries which help Ukraine. Yeah. So the first two is Poland and Czech Republic. I will super, show you. Super. Okay. Іди, малий, не бійся. Тільки що був прильот, брат, не злякався. Dzień dobry, witam was z zatłoczonego i zakarkowanego Lwowa. Życie tutaj tętni niemal jak w Sopocie przy Monte Cassino. Tyle ludzi, piękna przyroda, piękne kamienice. Wojny tutaj nie czuć, nie słychać. Choć z tym nie słychać, to bym powiedział, że nie do końca, dlatego że dwie godziny temu była triwoga, czyli alarm przeciwlotniczy, rakietowy. Ale nie zapominajcie, że życie tutaj tętni, ludzie się przyzwyczaili do tego, co tu się dzieje. Natomiast miesiąc temu wpadł tu pocisk typu kindżał w centrum miasta, zniszczył kamienicę, zabijając kilkanaście osób, także na głowę spaść tu może coś w każdym momencie. Ja natomiast lecę teraz już na wschód Ukrainy stąd, ponieważ nasz bus się rozwalił. Jesteśmy w Chmielnickim. Nasz kochany bus jest znowu... Nie ma czegoś.
się jakieś 18 km od stanowisk ruskiej artylerii na południu od Chersonia. To był rejon, który jest w zasięgu takich pocisków jak na przykład niekierowane grady, czy pamiętacie Katiusze, niekierowane pociski rakietowe Katiusze z II wojny światowej, to jest taka nowocześniejsza wersja tych Katiuszy, grady, one latają tam do już maksymalnie 20 km. Nie jest to absolutnie celne, ale niestety się jest zniszczenie i śmierć. Do 30 paru kilometrów czasami niesie również artyleria rakietowa, trochę większego kalibru, bardzo podobnie zasadzie działająca Huragan. Są mocniejsze, większe, trochę dalej latają. No i jeszcze artyleria konwencjonalna, która z reguły ma te 25 km zasięgu, to są armaty kalibru 150 tam chyba km. Cześć. Mały update tego, co teraz się dzieje u nas w Fundacji Działania Ukraińskich. Nasz konwój składał się z dwóch samochodów i jednej przyczepy, to był numer 409, który wjechał na Donbas do jednej z brygad rozpoznawczych z dostawami dla chłopaków. Oprócz tego do Kramatorska z dostawami dla zwierzaków i do bardzo dużego schroniska maliny, w którym jest ponad 1000 psów. I tam zabiliśmy niemal dobre 2,5 tony karmy dla zwierząt. A drugi pojechał wczoraj na południe do Aleksandriówki, tej małej wioski, w której kiedyś już byliśmy, i w tej małej wiosce dostarczyli dla mieszkańców nie dość, że lodówkę do jednej rodziny, dużą lodówkę, dzięki Will za pieniądze na tą lodówkę, bo to dzięki Willowi, Blackburnowi, jak również farby do, dzięki Flieger farby do elewacyjne w różnych kolorach, jak również farby dla tej małej dziewczynki, która tam w tej Aleksandriówce przeżyła okupację i maluje ściany, maluje obrazki, maluje różne artefakty i dzięki temu zbiera pieniądze na aukcje dla swojej wioski, dla swojej rodziny. Co mam ci powiedzieć? Znają się na ludziach. Tu jest dziewczyna. Na imię ma Alina, karmi psy bezdomne na ulicy. Psy, koty. Ja teraz zorganizował zbiórkę karmy w swoim sklepie. A ja! Cześć, dogrywam materiał już z domu, bo nie wszystkie informacje były zawarte w materiałach z Ukrainy. Nasz zespół, Agnieszka, Daria, Łukasz i Dawid, jak jechali do Chersonia, pojechali wzdłuż Dnipro, wzdłuż rzeki, od Nowej Kachowki, przez totalne zadupia po bezdrożach, tak blisko pozycji żołnierzy ukraińskich, że widzieli ich zamaskowanych, leżących w trawie, którzy byli totalnie zdziwieni, co tu robi bus cywilny. To był jedyny samochód cywilny, który się na tym odcinku poruszał. Noc w Aleksandriówce mieli bardzo ciężką, czyli na południu od Chersonia, dlatego że był ostrzał artyleryjski i zostali w małej chatce wiejskiej przy zgaszonych światłach. Dudniło bardzo blisko i bardzo mocno. Ruscy artylerią ostrzelali małe, nieznaczące blokposty z patrolującymi je
żołnierzami ukraińskimi. Jeden z nich został uszkodzony.